9 lat i chodzę do szkoły podstawowej imieniu Marii Ziętary Malewskiej z Tychowie. Opowiem wam trochę o Tychowie i o tych zajęciach, co robiliśmy na nich. To jest mapa z Tychowa. Dawniej i niektóre budynki były przetrwały jeszcze. To jest Kierlik, droga do Kierlika. I tu jest duże jezioro. To jest droga główna, przez którą największy jest ruch na niej. Tutaj są też domy uczestników z tych zajęć. To jest na przykład mój dom. To jest dom Ani, która dzisiaj z nami nie ma. Tu jest dom Leny, koziatek. Dom uczestnika Tomka. Tutaj jest blok, w którym mieszka Nikola i Lisa. Tu jest stary blok, w którym mieszkają Lilę i Igor, którzy też chodzili na nasze zajęcia. Tutaj jest pychówko i tu mieszkają tu jest dom Kuby i Julii. Tutaj są stare cmentarze tu są. No tutaj jest niedźwiedzi kąt i leśniczówka, tory, no poczta, nadleśnictwo, pani Brygida, Mazurka ze Spechowa opowiedziała nam historię, jak byli ewakuowani ze Spechowa do kanału Elbląskiego, aby stamtąd przez Bałtyk dostać się na zachód. Wielu ludzi popłynęło i wielu zostało. Część, którzy popłynęli, zginęło przez bombardowanie statków łodzi, również w chatach. W latach 30. kobiety były palone jeszcze na stosie za uprawianie czczarów. Kobiety leczyły ziołami i już to były czarownice. Na tych zajęciach zrobiliśmy album z mieszkańcami dawniej Spechowa. Zrobiliśmy również przepisy starszych osób ze Spechowa. Na przykład kluski gryczane. Są różne przepisy. Za mną jest kapsuła czasu, którą chcielibyśmy, żebyście i wy zobaczyli. Do zobaczenia!